Ej, Omero, a gdzie ty w ogóle teraz lecisz? Lecę na premierę mojego nowego sklepu Abrateam. www.abra.it. Nowe produkty, nowa jakość, wysyłka w 24 godziny i limitowane zdjęcie z autografem do każdego zamówienia gratis. A pierwszy 1000 autografów jest także podpisany na odwrocie. Premiera już w piątek, 17 listopada. Wbijaj w pierwszy link w opisie. W nocy wyszła nowa część Skibidi Toilet i dzisiaj musimy ją obejrzeć, dlatego że będzie tam nowa, mityczna, upgrade'owana postać. Dobra, popatrz na to! Najpierw oglądamy sobie Skibidi Toilet 66, żeby sobie troszeczkę przypomnieć, co tam się działo. Dosłownie, musimy sobie, wiecie, odświeżyć jedną część czy dwie i potem walimy od razu ten part nowy, ponad dwuminutowy. Te filmiki, słuchajcie, w ogóle robią się coraz dłuższe, ale dostałem od was spoiler, bo sam tego nie oglądałem, że podobno ma być nowa mityczna postać, a to oznacza jedno, że w Toilet Tower Defense w piątek powinien być update właśnie z nowym mitykiem. To by było nieprawdopodobne, gdybyśmy dostali nowego mityka, ale czy to się, słuchajcie, stanie, tego nie wiem, więc obserwujmy teraz. No właśnie, ja też tego nie wiem, specjalnie nie chciałem tego patrzeć, żeby zobaczyć to właśnie na tym filmie. A dobra, ja już tutaj to pamiętam. Tutaj to pamiętam, ale mówię, musimy sobie przypomnieć, bo potem nie będziemy pamiętać na przykład Boss Mafii albo Toxic, no nie? Serio, to jest gigantycznie ważne i wydaje mi się, że dla was widzowie to też jest mega ważne, żebyście wy sobie przypomnieli, no nie? Więc uwaga, Skibidi Toilet 66, tak jak mówię, zmierzamy już i tak do końca, słuchajcie, tego odcineczka i zaraz zaczynamy ten nowy! Być może jeszcze w ogóle odpalimy go sobie ten nowy potem, po obejrzeniu, w zwolnionym tempie, żeby zobaczyć każdy jeden szczegół i zrobić analizę, dokładnie tak, nowych postaci. Może cofniemy sobie nawet od tyłu, bo wiem, że tak ludzie też robią. Jak on się nazywał? To jest ten taki duży, co właśnie ja go nie pamiętam, jak on się nazywał, ale pamiętam, że w Toilet Tower Defense zawsze go rozwalaliśmy, bo Abrateam wygrywa. No dobra, może nie zawsze, ale często, więc let's go, nie no, zawsze wygrywasz taką bluzą. Jedziemy, dobra, oni sobie tutaj poradzili i pamiętam, że oni potem wlatują do tego hangaru, no nie? Wlatują tutaj do tego hangaru, bo leci. Oj! Leci! Naprawdę duży ziomal, patrzcie na niego. To był ten scientist, no nie? Ten, co ma w Toilet Tower Defense po kilka milionów siły, więc wow, po prostu wow. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak to się tutaj właśnie kończyło, bo oni wchodzili do hangaru, no nie? I budzili się w tym jakby laboratorium? W bazie, nie? W tej swojej bazie. Czy w bazie? No właśnie, ciężko to określić, słuchajcie, ale pamiętam, że... Pamiętam, że w ostatniej części, która była jakby teraz już drugą najnowszą, tam się działo strasznie dużo rzeczy. Naprawdę, tam się tak dużo rzeczy działo, że bardzo dobrze, że my to sobie oglądamy, słuchajcie, od nowa. Okej, oni się budzą tutaj. Tutaj jest jakiś TV Man, jakiś inny TV Man, kamera woman, jakieś tam strata tata, no nie? Różne tam dziwne postacie. Wszystko spoko. To jeszcze pamiętam, no nie? I to jest Scientist TV Man, czyli ścianiarz Jan. Dokładnie tak. Ale kiedy to wychodziło? No to my jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jest ścianiarz, no nie? No właśnie, czemu ty nie stawiasz ściany, chłopie? Nie no, nie dziwi mnie to. I teraz, widzowie, mamy 67 odcinek, part 1. A to, o czym mówię, że najnowszy odcinek, to jest part 3 tego właśnie odcinka. Ale to jest pogmatwane, no nie? Więc jedziemy. Tak, to był ten Rocket Cameraman, prawda? On ma tutaj dwie bazuki. W Toilet Tower Defense ma jedną bazukę akurat, to też warto zaznaczyć, no nie? I on w Toilet Tower Defense jest dość średni, a tutaj on wygląda na hardcora, bo on rozwala polis toileta, no nie? Więc jest grubo. To był mityk. Może to będzie mityk. No tak, a on koniec końców jest epicki tylko, no nie? W Toilet Tower Defense, więc trochę beka z typa. No dobra, ale tutaj pamiętam, że wjeżdża gigantyczny ten scientist, no nie? On właśnie tu wjeżdża i no... Chciałoby się powiedzieć, że rozjeżdża, ale za to zaraz wleci Upgraded Titan Cameraman, no nie? Który ma tą rękę taką rozwaloną, z taką piłą. No dobra, wjeżdża, to jest mafia, prawda? To jest mafia, no nie? Wy mafia mnie poprawiliście, tak, poprawialiście mnie, że to jest właśnie mafia. Tu natomiast mamy Upgraded Titan Cameramana, no i on ma, słuchajcie, właśnie zaraz tą rękę, prawda? No dobra, to pamiętam doskonale i to było genialne, że on wziął tą rękę i po prostu rachu ciachu i po strachu, można by powiedzieć. No dobra, leci sobie tutaj Skibidi Toilet. W ogóle zobacz. Leci sobie ten właśnie Boss Mafia, czy jakkolwiek mu tam się, słuchajcie, nazywało. No i co? No i co ty możesz mu zrobić? Jak tutaj wjeżdża po Upgraded Titan Speakerman. Piłeczkowóz, dokładnie. No i teraz wjeżdżał ten scientist gigantyczny, no nie? I on się tak uśmiechał, więc zobaczmy, słuchajcie. Uwaga, uwaga, czy dobrze pamiętaliśmy? Tak. I oni mu potem jeszcze zdejmowali ten głośnik. Tak, jakieś telewizory były chyba. Tak, tak, tak. Coś takiego tutaj, słuchajcie, miało miejsce, więc obserwujmy.
obserwujmy, jak to się tutaj zakończy. I uwaga, to jest przed najnowszy odcinek. On wyszedł jakiś tydzień temu, więc to naprawdę musimy sobie przypomnieć, bo oni właśnie zdejmowali tutaj głośnik i jakby zdobywali przewagę. Chyba można tak to, słuchajcie, określić. No i teraz zobaczmy, kto, słuchajcie, okaże się być tutaj lepszy, no nie? No bo mnie się wydaje, ja nie pamiętam, czy oni go rozwalili? Te kibelki muszą przegrać. Właśnie nie, oni go koniec końców nie rozwalili, dlatego otrzymaliśmy part 3, czyli część trzecią 67 odcinka, którą za sekundę sobie włączymy. I dobra, to tam musi być ciekawie w takim razie, jak no oni tam go będzie nie rozwalili. Potężnie, to będzie naprawdę giga grube, bo oni w tym momencie właśnie będą zdejmować mu ten głośnik. Gdzie te telewizory? Tutaj był chyba. O, teraz, teraz. Tak, 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 oni rozwalają mu ramiona i zaraz wleci ten głośnik, a pod głośnikiem był telewizor. No nie? Tutaj jest glitch cameraman. Okej, okay, to też pamiętam, że tutaj właśnie był glitch, no i został pyk, pyk, pyk. Rozklepany. On został po prostu pyknięty tak, o słuchajcie, bez większych problemów, więc trochę szkoda, bo ja lubię glitcha. Ten glitch tutaj jest jakiś, chyba mój ulubiony. Co to było? To jest toilet chyba 3.0? No właśnie nie zwróciłem uwagi. Musiałbym zwrócić uwagę, czy to nie był toilet 4.0 na przykład, ale uwaga, mamy tutaj telewizor, słuchajcie. On zakłada sobie tą zaślepkę, no bo jest kameramanem, żeby nie było problemu. Ej, to jest toilet 4.0, bo toilet 4.0 ewidentnie, słuchajcie, to jest. Ten gość rozwalił sobie głowę. I teraz mamy, słuchajcie, Skibidi Toilet 67 part 3. Mamy Boss Toileta 4.0. Mamy tutaj, słuchajcie, upgrade Titan Cameramana, który jest po prostu... pokazują, co się wydarzyło. On mówi, jakieś oko zabrał? Co? Ej, dobra, tą soczewkę. Ten upgraded jest totalnie, słuchajcie, jechany, no nie? On ma gigalipę i wy mi tłumaczyliście, że to czerwone światło podobno działa w ten sposób, że właśnie te dobre postacie zmieniają się na złe, no nie? Więc dobra, co on tutaj robi? Wow, jeden ciacha drugiego! Nie, on go próbował uratować. A on go ratuje, tą rękę próbuje mu odciąć. Dobra, ten się bije teraz po twarzy. Idzie jakieś fioletowe światło. Co jest? Tam też jest jakiś infected. Ej, dobra, co tu się dzieje w ogóle, widzowie? Czemu ten... Co? One się rozwalają! Ewidentnie upgrade Titan Cameraman przeszedł na stronę, no nie, tego właśnie scientista, toileta. Tutaj, słuchajcie, gość, Rocket Toilet. Coś go rozwaliło. Strzelił rakietą, ale nie, teraz... to nie był Rocket Toilet, to będzie ale nowy ten. Innego. No właśnie, czy to będzie ta nowa postać, słuchajcie, uwaga. Uwaga. O, to będzie grubo, to będzie grubo. Ten. Ej, to będzie dobre, bo Toilet 4.0 się spełniał. Uciekał. Ten też nie wygląda na zbyt pozytywnego. I co to będzie, słuchajcie? On ma miecz! To jest upgraded Titan TV Man! No tak! No chyba nie! Widzowie, mamy Titan TV Mana! I on wygląda jak upgraded Titan TV Man! No naprawdę! Serio! On myślisz? Nie wygląda jak Titan Cinema Man! Nie! Serio! On wygląda jak TV Man! Ten, którego ja mam, ten co ma AOE, on bije 4,5 tysiąca na sekundę, jest legendą. Ale tu wygląda na upgraded, bo ma to światło. I rozwalił tego scientista. No tak. Wow, jest naprawdę nowy mityk, widzowie. I on będzie do trafienia w Toilet Tower Defense. Ja cię kręcę. W takim razie, słuchajcie, ja to puszczam w spowolnionym tempie o 2 razy. Musimy każdy detal tutaj zobaczyć. No to zaczynamy. Boss Toilet 4.0 to już wiemy, prawda, że to jest Boss Toilet 4.0. On w ogóle był w update'cie niedawno, no nie? Tutaj oni się klepią. No to też wiemy, że ten scientist jest jestem póki ciekawa, co jeszcze on jest na tutaj, przewadze. Zobacz, widzisz? Ten go tutaj próbował, tak, widzisz, zabieram ciachnąć. Zabieram mu soczewkę. Dobra, ale uwaga. Jak to się stało, że on... Spadł głośnik, jest telewizor. Nagle światło sprawia, że oni tutaj, no wiadomo, rozwalają się nawzajem, że ten upgrade Titan Cameraman nagle kapituluje i próbuje sam sobie to tutaj, wiecie, no, rozwalić przewody, no nie? No, więc tak, to już wiemy. I zaraz wlatuje ten speakerman, który próbuje go ratować, prawda? I wtedy dopiero robi się klepa. Tak, teraz zobacz. On, okej, próbuje go ratować. Okej, on w ogóle go... Ale ciacha. On go już ciachnął, ale nie na tyle, aby zginął, więc jakby w porządku. On za to upgrade Titan Cameraman sam dalej siebie tutaj... ciacha, a Speakerman bierze nóż i próbuje rozwalić mu rękę. Nawet rozwalił mu rękę. I teraz dalej kameraman próbuje jakby strzelić. On się cały czas tutaj... Tak, bo on jest chyba infected, nie? Jest infected ewidentnie. I on w ogóle, to też jest ciekawe, to może być nowa postać, bo mamy infected Speakermana w Toilet Tower Defense, ale nie mamy infected cameramana chyba, no nie? Więc to może być, słuchajcie, dość ciekawe. On ma tutaj nóż i, dobra, słuchajcie, został trafiony. Rozwala. Przez Boss Toileta został trafiony. Czekaj, i on co on teraz sobie robi? On tak, ucieka? Tak, Boss Toilet 4.0 trafił upgrade Titan Speakermana. W porządku, to już, słuchajcie, wiemy w takim razie.
Okej. Okay. I teraz i on oni ucieka, się klepią. I tamten go tak klepie go. Tak, bo on jest zainfekowany ewidentnie czymś, no nie? Bo Soylent 4.0 się przygląda, Scientist się przygląda, bo daje fioletowe światło, ale ten gość, który teraz to nagrywa, popatrzcie, bazooka to jest próbuje tutaj rocket ratować. Rocket cameraman, prawda? I on strzela bazookami, słuchajcie, dwiema w ten telewizor, który, uwaga, na razie mu się nic nie stało, niby nic nadzwyczajnego. Ten Scientist wręcz się uśmiecha, że ha, 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 nie dałeś rady mnie rozwalić, no nie? Było? Ale teraz poszła jakaś teraz gigantyczna rakieta, aż tak glitch się tutaj zrobił. I pytanie, kto rzucił tą rakietą, bo gość już jest tutaj wkurzony. Czy to był właśnie jakiś Speakerman czy coś? No, nie kojarzę, żeby Speakerman miał rakiety, no nie? Co? Dobra, ale to się nie, w końcu tutaj no właśnie klepią, ta nowa postać mu rzuciła rakietę. Ale chwila, moment. Czy Titan TV Man miał rakiety? No nie miał, on miał tylko telewizor. Aczkolwiek ten fioletowy czar, coś tam, nie? Ten fioletowy czar, to może być właśnie, słuchajcie, coś, no nie? To może być właśnie to, czym on strzelił, no nie? I czy to faktycznie jest Titan TV Man w wersji upgraded, czyli mityczny? No to ale się przekonamy. Ale ten się przeraził, zobacz, on go zobaczył chyba tak. Ten go zobaczył, w ogóle uciekł od razu. Bez zastanowienia nawet, no nie? Tutaj ten gość, oj, no popatrz, nie wygląda na najszczęśliwszego na całym świecie, no nie? Ma rozwalony telewizor, głosik, ma tutaj w oku coś, tutaj ma jedną matkę też rozwaloną. O, no on i już teraz jest rozwalony. Z tego dymu właśnie wychodzi, słuchajcie, nowy upgraded type. No popatrz, ale to jest giga dziwne. On ma miecz. Może będzie miał miecz. Jak wcześniej te postacie nie miały miecza, no nie? I co się dzieje nagle z tym mieczem? On ma w jednej ręce jeden miecz, w drugiej nie wiem co ma, ale zostaje trafiany rakietami, prawda? Przez tego Scientista. Tym mieczem odcina w ogóle mu dłoń, czy tam rękę, od razu w ogóle bez zastanowienia. Te ramiona z tymi, no. Jest bardzo silny, ewidentnie. I czy on wygląda jak Titan TV Man? Słuchajcie, no ja bym powiedział, że on wygląda jak Cinema Man trochę. Ale ma inne kolorki, no nie? Kurde, ciekawe, czy to jest upgraded nie, Titan. Nie, no takiego nie ma. No ma teraz czerwony, czyli tak jakby upgraded Titan Cinema Man. No ale ja bym powiedział, że to może być nowa postać. No naprawdę, no. Serio, to może być totalnie nowa postać. Nagle jego światło się zmienia, słuchajcie, na białe. I on jest naprawdę gigaczanem. On po prostu dojechał bossa. Hej, ale teraz pytanie, czy... Patrz, jeszcze przekuł dobra, głowę. A, dobra, on tym mieczem go. No tak, ale nie było nigdy postaci z mieczem. Serio. Widziałaś? Oni zawsze mieli jakieś karabiny, jakieś jakiś laserki, fioletowy w ogóle, zobacz, jakiś teraz telewizor. Jakiś światło. O, to jest laser. No to tak, jest ewidentnie laser. Taki jak ma upgraded Titan cameraman, tylko że w tym wypadku... Ale z czego on do niego strzelił? On jest fioletowy. A czy kojarzysz jakikolwiek fioletowy laser? Ja nie. Ja nie kojarzę fioletowego laseru, no nie? Serio, był błękitny, czy jakiś może inny, no nie? Spoko, ale gość został totalnie dojechany. Słuchajcie, został wyzerowany, więc no, on może być najpotężniejszym mitykiem w ogóle, jaki jest w tej grze. Ciekawe, ile kosztował upgrade. Ej, ale popatrz, on ma tutaj jeden, drugi, trzeci, czwarty telewizor i tu no są jeszcze schowane telewizory po boku. No to jest naprawdę grube.